Radom to kolejny punkt Zagłębia Sosnowiec na piłkarskiej mapie Polski. Przybyliśmy tutaj do województwa mazowieckiego po to, aby walczyć kolejne 3 punkty. No i miejmy nadzieję, że ta sztuka nam się uda, ponieważ z drużyną Radomiaka jeszcze w swojej historii nie przegraliśmy. Będzie naprawdę mega ciężko, to aktualny wicelider rozgrywek. No i Tomku, jak myślisz, czy dzisiaj utrzymamy tą dobrą pasę, bo na 10 spotkań ani jednego nie przegraliśmy? Łatwo nie będzie. Radom i Sosnowiec, dwa miasta o podobnej renomie na mapie Polski, natomiast Radomiak radzi sobie ponad stan dobrze. Pan Sławek z Canal Plus na pewno jest zachwycony, bo drugie miejsce w tabeli na tym etapie sezonu. Myślę, że będzie bardzo ciężko tutaj wywalczyć pełną pulę, ale znamy tę drużynę dobrze, kilku wspólnych znajomych mamy. 4 piłkarzy grało w Zagłębiu, teraz gra w Radomiaku, no i trenerem Radomiaka też jest szkoleniowiec, który w Sosnowcu pracował w 2017 roku, także zapowiada nam się bardzo ciekawe spotkanie. Pogoda piękna, troszeczkę wiaterku, ale miejmy nadzieję, że piłkarze staną na wysokości zadania, którzy notabene przyjechali już wczoraj po to, żeby się dokładnie przygotować do tego meczu. No i myślę, że dobra strategia, spokojnie wyspać się, wszyscy pilnowani, tutaj wiele się pewnie nie działo, więc odpoczęli, przygotowali się do meczu, jest sobota, godzina 16 i pogoda sprzyja do gry. Zapraszamy na to spotkanie. Gości pęka w szwach, a tam zameldowali się jak zawsze fani Sosnowieckiego Zagłębia. Jeżeli mam dobre informacje, to przybyło ich tutaj między 300 a 400 osób, także grono naprawdę zacne. Nawodka zagrywa do Pawłowskiego, Pawłowski w środku, Pawłowski przełoży piłkę na prawą nogę, Pawłowski się zagra do Piaseckiego, zagrywa, ale chyba za późno i teraz Fabian Piasecki. Michalski!